właśnie, pytanie, nie wiem, czy to jest z jakiego materiału kurtka, co powinna mieć w środku? Z jakim wypełnieniem oczywiście, ale wiesz, styl jest równie ważny jak ocieplenie ciała. I o tym z naszą ekspertką dzisiaj jest z nami Justyna Kozerska, stylistka. Dzień dobry. I dwie piękne modelki. Dzień dobry, dziewczyny. Dwóch różnych... Słuchajcie, w dyskontach jest coraz więcej kurtek. Nawet są w ogóle marki, które mają dedykowane swoje kolekcje dla dyskontów, więc naprawdę już ten wybór jest dość spory, ale warto zwrócić uwagę na to, jak mówiliście o pogodzie, że jest coraz chłodniej, więc gdzieś tam te kurtki powinny też spełniać swoją funkcję, bo kurtka przede wszystkim musi być ciepła i powinna być też oddychająca, więc patrząc na samą kurtkę, dobrze jest, jak ona świetnie wygląda, ale fajnie też, żeby ona spełniała swoje funkcje. Więc przede wszystkim tkaniny, to jest pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli otwieramy kurtkę, wyciągamy metkę i sprawdzamy, z czego jest zrobiona. Najczęściej jest to niestety poliester, to jest tworzywo sztuczne. Ale czy to tworzywo sztuczne jest w stanie nas ogrzać? Ono nas ogrzewa, ale ono nie oddycha. To jest właśnie największy można problem się poliestru. Spocić, tak, że przy zmianie, wsiadając do, nie wiem, autobusu, wsiadając do samochodu, wychodząc na zewnątrz, nie mamy tej wentylacji w tej kurtce. Więc bardzo fajnie, jeżeli ten poliester jest z domieszką, na przykład bawełnę. Bawełna sprawdza delikatnie wyglądać na bardziej zagniecone, no bo ona ma taką strukturę, że potrafi nam te zagnioty zostawiać. Coś za coś. To zależy, czy nie jesteśmy uczuleni na naturalne wypełnienie. Także tutaj kwestia indywidualna. Wiadomo, że świetnie, że jeżeli nie jesteśmy uczuleni, to świetnie, jeżeli to tworzywo jest jednak naturalne. Jest to połączenie puchu naturalnego z pierzem. Świetnie, jeżeli jest to w proporcjach 90 do 10. Jeżeli znajdziemy 95 do 5, to już jest naprawdę rewelacja. Aż tak mamy czytać te metki. No słuchajcie, jak kupujemy kurtkę, pamiętajcie, że odchodzimy teraz od tej takiej mody szybkiej, kupowania czegoś, wiecie, na jeden sezon. Kurtka ma posłużyć. Na kilka sezonów. Jak znajdziemy dobrą kurtkę, zapłacimy troszkę więcej, ale naprawdę posłuży nam. Mówisz to ekspertowi, wynajduje taki właśnie. Znaczy te prążki. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Życzymy dużo ciepełka, ale wy jesteście już przygotowane na długie jesienne dni i wieczory.